Dobry wieczór, Państwu witam serdecznie. 20. A tym razem 15. Wybaczcie, to 15-minutowe spóźnienie, kwestie techniczne. Proszę Państwa, przeczytałem w komentarzach od Państwa niektórych, że pojawia się temat Konfederacji. Padły takie pytania, dlaczego nie odniosę się do tego, co wyrabia Konfederacja. Tak jakbym zbyt rzadko wspominał o panu Mencenie i jego, jego geszeftach, szczególnie o jego spółce Męcen, spółce giełdowej, która od początku swojego debiutu, gdy nabrała bardzo dużo powietrza, piersi rosła, ale gdy powietrze uszło, okazało się, że nie wygląda to ciekawie. Proszę Państwa, ja wysłuchałem z dużą uwagą, Yy, wystąpienia pani Ewy Zajączkowskiej. Yy, yy, hernik, przepraszam, Zajączkowskiej, Hernik, zapomniałem dodać drugi człon nazwiska, zapewne yy, po mężu yy, jest Hernik, a do domo Zajączkowska, może po pierwszym mężu, nie wiem. Nie wnikam zresztą w innej Proszę Państwa, i pani Zajączkowska, która została wysłana do Parlamentu Europejskiego z ramienia konfy tak zwanej, no zaczęła wercholić, proszę Państwa. No, tak to bywa jak się, parafrazując klasyka, jak się wpuści werchołów na brukselskie salony, to wodę z wazonów mogą nawet i wypić. No, i pani napisała i powiedziała tak, to publicznie, ręce precz od Polski, to powiedziałam prosto w twarz Ursuli von der Leyen w swoim pierwszym wystąpieniu w parlamencie europejskim. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i robi z Europy skansen. Zwracam się do Pani jako kobieta do kobiety, jako matka do matki. Jak Pani nie wstyd forsować pakt migracyjny, który sprawia, że kobiety i dzieci są zagrożone na ulicach własnych miast? Pani miejsce jest w więzieniu, nie w Komisji Europejskiej. E, tak wypowiedziała, takie słowa jeszcze napisała. Ewa Zajączkowska-Hernik. Proszę Państwa, gdy się bywa w towarzystwie takim jak Bruksela, Parlament Europejski, nawet jest takie powiedzenie, język parlamentarny, tak? to trzeba godnie reprezentować swój kraj. Ludzie mają różne poglądy. Ja mogę na przykład się sprzeczać z różnymi osobami, czy politykami, czy działaciami, działaczami społecznymi czy też na przykład, też z dziennikarzami, mają na przykład, bardziej konserwatywne poglądy, bardziej liberalne i możemy się na przykład wspierać, co jest właściwsze, co jest lepsze, ale zawsze mamy ten wspólny mianownik, też zachowujemy się w sposób właściwy, prawidłowy, nie robimy przysłowiowego chlewu, tak. choć świnki są bardzo kochane przecież. Ale to jest raczej takie warcholenie. Tak, Warhoł to jest ten, który przychodzi i się awantuje, jak na przykład Wójcik na komisji Sprawiedli na komisji Sejmowych Śledczych, Wójcik, Gosek, czy tam jeszcze ta cała jeszcze ozdoba swego czasu też był Warchoł. I proszę Państwa, Konfederacja to są też takie Warchoły niewychowane, które zamiast zgodnie reprezentować Rzeczpospolitą Polską i spierać się z Panią Ursulą von der Leyen na argumenty, to odwołują się na przykład do płci Pani Ursuli von der Leyen, czy też do faktu, że jest matką i to chyba, chyba nawet ma ośmioro dzieci. Takie dosyć, bym powiedział, mało wyszukane argumenty. Bardzo mnie rozmawił, rozbawił ten tekst o europejski zielony ład. Przypominam, że to przecież e, e, przyjaciele Konfederacji, czyli PiS e, ten Zielony Ład wymyślili, a gdy chciałem dociec, kto naprawdę stoi za tym e, wymyślonym przez PiS Zielonym Ładem, to pan Wojciechowski jakoś nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać. No potem oczywiście e, pojawia się jeszcze temat e, Paktu Migracyjnego i ta sama prorosyjska, prokremlowska narracja i to jeszcze w wydaniu takim, że e, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, jak Ursula von der Leyen słuchała Pani Zajączkowskiej, Hernik, i po prostu się uśmiechała z politowaniem. To jest wstyd dla naszego kraju, że ludzie, którzy nie wiem, prezentują poglądy, bo nie mają poglądów, zachowują się jak klasyczne warchoły. Konfederacja, która nie ma żadnych poglądów, to jest po prostu agenda. Udaje, że nienawidzi Unii Europejskiej, a pani Zajączkowska Hernik zapewne z obrzydzeniem przyjmuje dietę w euro. Ja będę publicznie apelować do pani Ewy, by zrzekła się swojej diety w euro, nie pobierała jej, bo przecież te euro to są obrzydliwe i śmierdzące. Podobnie jak reszta tych konfiarzy, tam już o nie wspomnę, bo to już jest zupełnie szpital przemienienia. Ale pani Zajączkowska, skądinąd przystojna kobieta, no, powinna zachować odrobinę klasy, szczególnie w stosunku do innej kobiety, która tę klasę posiada. Pani Zajączkowska, Hernik, powinna zachować klasę, czy też zachować się z klasą, bo klasy to jeszcze takiej jak pani von der Leyen nie ma, i jeszcze długo mieć nie będzie. Ale mogłaby przynajmniej zachowywać się kulturalnie zachowywać się w sposób właściwy i godnie reprezentować swój kraj, skoro ma polskie obywatelstwo. Może chce zmienić na białoruskie albo na rosyjskie, to bardzo proszę, droga wolna, niech sobie konfederacja warcholi u Łukaszenki albo u Putina. Proszę Państwa, mnie konfederacja irytuje przede wszystkim już abstrahując od tych, ich tam, tych prorosyjskich tekstów, ale przede wszystkim takim Taką, tak, takim knajackim językiem, taką e, arogancją bezczelnością. E, oni są e, nie tyle co gorsi od pisowców, bo tak to pisowcy to jest zupełnie osobny temat, ale proszę Państwa, konfederacja od początku do samego końca. To warchoły, e, to jakaś pomyłka, to e, nie wiem, multilevel marketing network, takie. Handlowanie powietrzem. Piątka mencena, pamiętacie państwo? Teraz już nikt o tym nie mówi, a szkoda, bo na tekst Zielony Ład, pakt migracyjny, to ja mówię o piątka mencena. Rekontra. Kto grał w Baśkę, to wie co to jest. Rekontra, Wąsu Piłsudskiego. To takie zagrywki. Drodzy państwo. Tak jak w Brydżu też są. Tak? Na przykład kolor piczny, lecz nieliczny. Albo kto gra e Chyba w Karo coś tam, są różne takie powiedzonka były. E, a kto gra w piki ma wyniki. E, kto gra w kiery to nie takie numery i tak dalej, i tak dalej. E, wracając jednakże do meritum sprawy, czyli pani e, Zajączkowskiej herni, bym nie przekręcił, Ewy tak ściadano. E, Konfederacja będzie ośmieszać nasz kraj. Zresztą AfD ośmiesza Niemcy, Konfederacja ośmiesza, ośmiesza Polskę, Rzeczpospolitą rozpojdą Polską. Ci, o, ci, ja na nich lepeniarze mówię, ci od Le Pen to ośmieszają też Francję. Prokremlowska agentura. I tutaj nie jest to powiedziane na wyrost, która okazała się mniejszością w parlamencie europejskim. No też na pewno zwróciliście Państwo uwagę na tę posłankę, tę Rumunkę, która nagle zaczęła się wydzierać, aż w końcu Pani Przewodnicząca Mecola powiedziała, dość tego, proszę tę Panią wyprowadzić. Ja naprawdę bardzo bym sobie tego życzył, by Pan Marszałek Szymon Hołownia hmm, podobnie się zachowywał w stosunku do pisowskich czy konfederackich warchołów, i kazał ich po prostu z sali obrad wyprowadzać, bo to nie przystoi. Straż Marszałkowska wchodzi, bierze delikwenta pod pachy, po prostu z nim wychodzi. Ten pan już wychodzi, koniec, kropka, szluz, bądź ta pani. No bo, żeby się nauczyli jakiejś kultury, zresztą też zwracam uwagę pani Zajączkowskiej Hernik, by już zakończyła swoją, swoją zabawną, ośmieszającą się zresztą tyranę. I my, proszę Państwa, musimy na to zwracać uwagę, musimy wytykać Konfederację, knajacki język, tej ich bezczelne i aroganckie postawy, to warkolenie w Parlamencie Europejskim. I, że tak powiem, przystojność Pani Ewy nie zmienia tego, że jak otworzy buzie, to się błoto leje. To, to tak nie powinno być, prawda? No cóż, a propos reszty Konfederacji, no to. Kwestia Mencena i jego geszeftów. Ja cały czas y, pracuję w tak zwanych wolnych chwilach, których nie przeczę, mam y, coraz mniej, ale to może lepiej, y, bo przynajmniej człowiek wie, że coś się dzieje. No, ale pracuję nad materiałem właśnie a propos Konfederacji. Proszę Państwa, już może mniej sobie y, dworując, a mówiąc poważnie. A myślę, że Panu Sławomirowi Mencenowi, jego bratu, jego wszystkim spółkom, interesom faktycznie powinny przyjrzeć się służby y, tym antykorupcyjne. Bo jest kwestia wielu znaków zapytania dotyczących kancelaria Mencen, która już przestała istnieć i niebotycznych przychodów za 2021 rok, 2022, które nagle się pojawiły u Mencena, to budzi głębokie zastanowienie i w zasadzie służba antykorupcyjna ma pełne uprawnienia do tego, by dokonać weryfikacji przychodów. Od kogo, w jakich okolicznościach te pieniądze przychodziły? Bo pamiętam, że z Jagi Pińskim pytaliśmy się pana Mencena, czy dostawał te pieniądze z jakichś rządowych agentów, spółek Skarbu Państwa, Instytutu Stowarzyszeń, bądź od podmiotów powiązanych kapitałowo-towarzysko z PiS. Wówczas pan Mencen tam coś się oburzał, twierdził, że absolutnie nie. No, pan Stanowski też twierdził, że nie, a potem się okazało, że pojawiły się pieniądze z NASK, które. Kanał sportowy, którego był współwłaścicielem, współzarządzającym, współtwórcą, współprowadzącym, jednak te pieniądze brał. E, więc no cóż. No ale tutaj w sprawie Mencena mamy sprawy też jakby rachunkowo-księgowe, które są dosyć niejasne. A skoro już pan Mencen został posłem na Sejm RP, e, o Wiplerze nie słono, bo tutaj Wipler też ma przecież problemy z prawem, e, to e, i to chyba nie jedne. To, drodzy państwo, czas, żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć, bo skoro ktoś jest posłem, reprezentuje nasz kraj, to musi tutaj, że tak powiem, się rozliczyć. Bo jeżeli ktoś prowadzi swoje prywatne interesy, co on robi, mnie to nie interesuje. Tak, może to zainteresuje służbę, ale posłowie, proszę państwa. No i ten brat nieszczęsny, bo też jest, pamiętacie, sprawę Mencena Konfederacji i tych rzekomych szantaży, co to tam w grudniu na Facebooku wypisywał Mencen, że nie podda się szantażom. Kto go szantażował? No, powinien był ujawnić. No, teraz jest posłem, ma dostęp do informacji niejawnych. To mnie też bardzo martwi, bo yy, konfederaci mają dostęp do informacji, yy, które nie są dostępne dla przeciętnego obywatela. A pamiętajmy, że ich prorosyjskość budzi wątpliwości. To yy, a propos tego, yy, dlaczego... Nie mówię o Konfederacji, bo o niej mówię i mówić będę, i tym bardziej o tych Konfederatach, którzy znaleźli się w Parlamencie Europejskim i będą próbowali tam warcholić. Niech sobie warcholą na swój własny rachunek, nie w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Nie pozwólmy, by ośmieszali nasz kraj. Zresztą myślę, że pan Brown za niedługo raz, że będzie bez immunitetu, a dwa kto wie, jaką karę mu wymierzy sąd. Mam nadzieję, że ta kara będzie surowa i będzie nauczką dla niego. Panie Państwo, widzimy się jutro o 10.00 geopolitycznie. Ja Wam życzę miłego i spokojnego wieczoru i cóż, do zobaczenia.